Witam Państwa bardzo serdecznie w komunikacie jagodowym 11 maja 2023 jako program. Zaczynamy od tego, że mieliśmy zimne wieczory i poranki. Za dnia niby przypieka, ale bardziej w samochodzie niż na zewnątrz, bo z kolei wiatry potęgują odczucie chłodu. W dzień zatem wykonywanie zabiegów jest kłopotliwe ze względu na wiatr, a w nocy ze względu na temperatury, które nam mocno dokuczają. Występowały też częściowo przymrozki, które chyba truskawką najbardziej dały popalić, ale wiele osób z Was przygotowało się i poprzykrywała jak mogła te swoje plantacje. Niektóre same się już pokrywały, bo liści w tych te truskawki wytworzyły już całkiem sporo. Tak czy inaczej one zaczynają kwitnąć, a okres kwitnięcia to jest okres bardzo intensywnej walki właśnie z chorobami kwiatu i automatycznie owocu. Jak mają nam nie gnić, to ten okres zapobiegania chorobom jest najistotniejszy. I teraz tak, co my możemy w ogóle w tych plantacjach jeszcze robić? No wrócę, że malina letnia też już zaczęła kwitnąć, nie u każdego, w zależności też od tego, jaką kto ma odmianę. A porzeczka czarna nie do końca jeszcze skończyła kwitnienie, ona praktycznie jest na finiszu, ale jeszcze jednak kwitnie. Jeżeli popatrzycie sobie choćby na te kawałki filmu, które za mną są, to widać, że ta pszczoła tam cały czas jeszcze czegoś szuka i może bardzo dobrze, bo każdy owoc się liczy pod kątem naszej dochodowości. I teraz, co my możemy zrobić? W okresie kwitnienia nawozy algowe, jeżeli mówimy o takim zasilaniu. Zaraz po kwitnieniu sięgamy po nawozy bardziej fosforowe, czyli mówimy o podziałach komórkowych, Prohorti P. Może takim być przykładem, może być Avalon po kwitnieniu zastosowany, czy to Avalon pestka, czy Avalon zwykły do sadów drzew typu jabłoń, grusza. Można to w porzeczkach jak najbardziej na przykład wykorzystać. I to możemy łączyć normalnie z preparatami grzybobójczymi. Jeżeli chodzi o te nawozy algowe Super 50 bądź BM Start 1 do 2 litrów na hektar, okres początku i końca kwitnienia jest bardzo istotny. Jeżeli chcecie w środku, to też jest to jak najbardziej do zrobienia. Z racji tego, że ta porzeczka wspomniana nie skończyła jeszcze do końca kwitnienia, to wypadałoby ją zabezpieczyć pod kątem szarej pleśni. Kaptany mają bardzo różne rejestracje, jeżeli chodzi, popatrzymy na to, jeden ma w domyśle gdzieś tam antraknozę, inny ma szarą pleśń. Ważne, żeby pamiętać, że substancja aktywna to substancja aktywna i nie da się jednego kaptanu połączyć z drugim, znaczy da się z drugim po to, żeby zwalczyć dwie choroby. Natomiast bądźmy zdroworozsądkowi i używajmy tego jak najmniej. Zatem jedna porcja kaptanu w zupełności wystarczy na przykład obie z tych chorób. A koniec kwitnienia to też zapobieganie właśnie chorobom kwiatu, czyli mówimy o działaniu kaptanu przeciwko szarej pleśni. Natomiast po kwitnieniu to jest ten okres pokazywania się choćby rdzy, nardze, strobiluryny, nardze, preparaty układowe, więc tutaj na przykład luna jest takim przykładem, który mógłby być, ale generalnie grupa produktów DHI, która była przez nas polecana na okres kwitnięcia, dużą pomocą tam działała. No i po kwitnieniu zaczynamy z nawozami wapniowymi. Bardzo szybko możemy zacząć z Adop CA i DHA, który bardzo łatwo miesza się z innymi produktami. Ale jeżeli mówimy o tych podziałach komórkowych, Kapman, czyli CA, P, czyli wapń, fosfor, a do tego mangan i azot w niewielkiej zawartości jest takim produktem, który na ten
tuż po kwitnieniu okres jest jak najbardziej polecany. Jeżeli chodzi o truskawki, póki nie zaczęła kwitnąć, jeszcze możemy cały czas zawalczyć z werimarkiem w liniach kroplujących, czyli mówimy tu o walce z kwieciakiem, ale także z wieloma innymi szkodnikami, które w tej glebie żerują, czyli także mówimy o puchlakach, które są, że tak powiem, blisko pokrewnione z kwieciakami. I tak możemy to robić. Rozglądamy się za innymi problemami, czy tych kwieciaków właśnie nie ma. Natomiast jeżeli stosujemy Verimark, to poniekąd też musimy troszeczkę wyprzedzić okres, bo produkt działa układowo. Jeżeli mówimy o chrząszczach, które mają coś tam dziabnąć, podgryźć kwiatostan, czy ugryźć kawałek liścia, wygryźć tą dziurkę charakterystyczną na liściu, to wtedy ten zabieg jest potrzebny odpowiednio wcześnie. W zależności od tego, jakie choroby nam występują, to w przypadku mączniaków sięgniemy po inne, w przypadku innych chorób inne. Skorpion, Luna Sensation, Luna Experience, za to jeżeli chodzi o malinę, bo tutaj są, malina ma tą szczęśliwą taką sytuację, że ma na przykład dwie luny zarejestrowane i za to jako strobiluryna druga oprócz skorpiona. No i obserwujemy. Nie widzę szpecieli, nie widzę przebarwiacza malinowego, nie widzę roztocza truskawkowego, nie widzę przędziorków w tych dniach, które były chłodne, natomiast one tam są. Natomiast wykonanie zabiegu preparatem Siltak w momencie, kiedy on jest gdzieś schowany, no jest na pewno też utrudnione. Moglibyśmy mieć taki fałszywy zarzut w stosunku do bardzo dobrego produktu, że nie zrobił nam tego, co byśmy od niego oczekiwali, także czekamy na poprawę pogody, żeby było bezwiecznie, żeby szkodniki wyszły na spacer i wtedy z nimi walczymy. Jak zaczyna kwitnąć, no to mamy też te wspomniane kaptany. I tak, wracając może do truskawek, Alcedo, jeżeli mówimy o mączniaku, także o tych strobilurynach też wspomniałem wcześniej, jak najbardziej mogłyby być. Natomiast grupy SDHI, czyli Dagonish, czy Luna Sensation, czy Kenie, zostawiamy na typową pełnię kwitnienia i tutaj warto z tym chwilkę poczekać. No i jeśli ktoś ma fertygację, to nawożenie przez fertygację jest na pewno czymś najbardziej oszczędnym. Jednym z takich możliwości jest PASPCA, czyli nawożenie azotem i wapniem w tym samym momencie. Do tego zachęcam, żeby wypróbować, jeżeli ktoś z Państwa nie zna. Produkt wydajniejszy jak saletra wapniowa ze względu na tą formę chelatującą PASP i mniej zalegająca w liniach kapilarnych, więc zdecydowanie łatwiejsze w użytkowaniu. I na dzisiaj mam pewnie tyle. Jeżeli się tylko ociepli, to zasypię Państwa bardziej informacjami. Za tydzień, może 10 dni.